Aleksander z Niszczą zaczyna naszą szóstkę. Wczoraj 38 w kwalifikacjach, 84,5 metra. Aleksander z Niszczą, który na Kulm zdobył pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata. W pierwszym z konkursów był 30, w drugim 28, a teraz jest pierwszym skoczkiem, który osiągnął punkt K. Brawo, Alek, chciałoby się powiedzieć, 11 numer startowy, 90 metrów. Aleksandra z Niszczą będzie miał punkt i 0,4 odjęte za wiatr i to odjęcie powoduje, że jednak nie jest liderem, tylko jest drugi. Zagra Nerudem o 2 punkty Aleksander z Niszczą. Ale widzieliśmy, Wiślanin był zadowolony po swoim skoku, aby również powody do radości miał oglądany Klemens Murańka. I drugi z naszych skoczków dzisiaj na liście startowej. Wczoraj 30 w kwalifikacjach, 85 metrów wystarczyło do tej lokaty. No, ładny, spokojny lot, choć wydaje mi się, że troszkę bez dynamiki, że tutaj mógł Klemens jeszcze powalczyć trochę o odległość. I widzieliśmy, jak ta zielona linia się przesuwała, miał niekorzystny wiatr w plecy. Dokładnie to jest 13 setnych, tak tutaj wskazują nam te uśrednione pomiary. No i przy tej odległości 87,5 metra daje to Klemensowi na razie dopiero 6. miejsce. Granerud przed Zniszczołem. Minimalne różnice punktowe między kolejnymi zawodnikami. Dwóch Słoweńców na czele, a my czekamy na występ trzeciego z biało-czerwonych. Jest już Michał Doleżal z biało-czerwoną chorągiewką, a na zielone światło czeka Jakub Wolny. Wczoraj 22 w kwalifikacjach, dzisiaj 88 metrów w serii próbnej przed konkursem. Niezły skok Polaka, powinien mu zapewnić awans do serii finałowej. Podczas tej próby Jakuba Wolnego wiatr bardzo nieznacznie wiejący z tyłu. Odległość Polaka 91 metrów. Noty 17,5, nawet jedna osiemnastka. Łączna nota 114,5 punktu, dokładnie taka sama jak Władimira Zograwskiego. No i Polak egzekwo z Bułgarem na miejscu trzecim z kwalifikacją do serii finałowej. Musiałby pół metra dalej od Aschenwalda wylądować Piotrek, aby objąć prowadzenie, a zatem fruń Piotrze jak najdalej. Dobrze trafiony na progu, tak się wydaje ten skok. Bardzo ładnie Piotr Żyła i daleko. To był udany skok, choć no, widać tak po reakcji Piotra Żyły, że chyba mogło być jeszcze lepiej. Nie było tej radości jak przy skoku chociażby Markusa Eisenbichlera. 95 metrów. To jest druga odległość. Dokładnie w tym samym miejscu wylądował przed chwilą Johan André Forfang. Norweg jest na miejscu czwartym. Czas skoku Norwega 0,3 metra na sekundę pod narty. Podobne warunki miał Piotr Żyła. Noty za styl będą więc decydować. Tutaj u Piotra jest bardzo dobrze. 18, 18,5 nawet od jednego z sędziów. No i aktualnie Piotr Żyła na miejscu trzecim z minimalną stratą do drugiego Piusa Paszkę. Kamil, przypomnijmy, wczoraj bardzo daleko, 99 metrów. Jak sam powiedział, chciał to przepięknie wykończyć, blisko siebie narty. Zahaczyła jedna o drugą, zachwianie, podpórka. Gdyby nie to, wygrałby wczorajsze kwalifikacje. Dobre warunki. Musi pofrunąć ponad 100 metrów Kamil. Jest w stanie to zrobić i skacze świetnie mistrz olimpijski 2014 z Soczi właśnie na skoczni normalnej, zresztą podwójny mistrz olimpijski. Soczi 98 metrów. Czy to wystarczy? Jakie tam były warunki wieczne? Wydaje się, że biało mu pod narty, więc będzie miał odjęte 2,9 punktu. Może nie wystarczyć zatem do objęcia prowadzenia. 98 metrów, tyle co Lindwik, o pół metra krócej od Prełca. Jest piąty, jest piąty. Piąty ze stratą 6 punktów do Stefana Laje. No, znowu miał problemy podczas lądowania. Kamil Stok, odjęli sędziowie trochę punktów za styl i tych punktów tutaj Polakowi zabrakło, ale te różnice są niewielkie, no i na pewno powalczy jeszcze w serii finałowej. A teraz Dawid Kubacki i w drodze do Rasznowa, tutaj trochę nowotarżanin się przeziębił, ale już powraca do pełni sił. Ma bardzo dobre warunki, bo widzimy, potrzebuje wyrównać rekord obiektu, aby wyprzedzić prowadzącego Stefana Laje. Trzymajmy zatem kciuki. Dawid Kubacki, mocne wyjście z progu. No i bardzo ładny skok i daleko. I to było na pewno poza rozmiar tej skoczni, poza 97 metr. I cieszy się liczna grupa kibiców z Polski. 98, taką dokładnie tutaj odległość zmierzono podczas skoku Dawida Kubackiego. Sprzyjający wiatr, blisko pół metra na sekundę pod narty. Będzie więc miał blisko 4 odjęte punkty. No i to spowoduje, że jej na pewno Stefana Laje nie wyprzedzi, ale będzie w czołówce. Michał Doleżal też nie do końca zadowolony, Grzegorz Sobczyk.
Poczekajmy, jakie oceny. 18,5, 19 punktów. Noty za styl zatem niezłe. I po tym skoku Polaka łączna nota 128,7 punktu, a zatem jest na miejscu trzecim. Zalaje i Prełce ma przed Lindwikiem. Drugi z Polaków w serii finałowej, ale właściwie pierwszy, bo Olek Zniszczał będzie musiał swój skok jeszcze powtarzać. 91 metrów, czyli metr dalej od Bułgara Zografskiego, ale miał identyczną notę jak skaczący przed nim Bułgar. No i popatrzmy na drugi skok zawodnika LKS-u Klimczak-Bystra. Spokojnie w powietrzu, ładnie, stylowo prezentował się Polak. Trochę tutaj zabrakło odległości, aby myśleć o poprawieniu tej swojej 19 lokaty, no ale zobaczymy jeszcze, jak odpowie Aura. 90 metrów to i tak jest najlepszy skok, jak na razie najdłuższy w tej wznowionej serii finałowej i Polak obejmuje prowadzenie aktualnie w konkursie. A tymczasem jest już zielone światło dla Piotra Żyły, no i popatrzmy na drugi skok Polaka. 95 metrów w pierwszej serii, a teraz dobra prędkość na progu, ładnie położył się na nartach i bardzo dobry skok. Piotrek jest zadowolony, co ostatnio nie zdarza mu się zbyt często, no ale miał ogromne powody do radości tydzień temu w Kulm, kiedy odniósł swoje zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. 95 metrów, dalej w tej serii skakał tylko Żiga Jelar, ale Polak miał nad nim przewagę po pierwszym skoku. Skakał też w gorszych warunkach, bo miał wiatr w plecy, blisko 0,2 metra na sekundę, a zatem miał dodane punkty za niesprzyjający wiatr. No i on teraz obejmuje prowadzenie, wyprzedzając Markusa Eisenbichlera o 5 punktów. No a teraz grupa zawodników, którzy powtarzają swoje skoki. A zaczyna tę powtórkę, tę repetycję Aleksander Zniszczał. No i życzymy Olkowi, aby poszło mu tak dobrze jak za pierwszym razem. Wiatr z tyłu skoczny. Jego zadanie, przypomnijmy, to wyprzedzić któregoś z rywali. Chodzi o to, aby punktować. 31 zawodników zostało dopuszczonych do tej finałowej serii, a to ze względu na ex aequo 30 pozycję Aleksandra Zniszczała i Antiego Alto i jest na 13 miejscu. Aleksander Zniszczał wyprzedza między innymi Andersza Hare, a to oznacza, że punkty będą. Punkty będą na pewno i to co najmniej 4, bo w tej chwili nawet 5, bo 4 zawodników wyprzedził Aleksander Zniszczał. Teraz Tande na 10 miejscu, a Kamil to jest przecież nie tylko mistrz olimpijski właśnie na skoczni normalnej z Soczi, tam wygrał obydwa konkursy, ale też wicemistrz świata z Zyfeld. On wtedy z 18 pozycji awansował na drugą. Kamil Stoch, Kamilu, wieje troszkę z tyłu skoczni, ale on jest w stanie przefrunąć i tak, i przefrunął. Polacy dwaj na czele. Pierwszy będzie prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, bo zielona linia została gdzieś tam za nim, 95 metrów, więc odległość identyczna jak skok Piotra Żyły, no ale miał przecież Kamil pewien zapas nad Piotrkiem i to niemały, ponad 4,5 punktu. Kamil Stoch liderem, 252,2, o 3,5 punktu przed Piotrem Żyłą. A my mamy jeszcze jednego zawodnika, piątego po pierwszej serii, Dawida Kubackiego. Jest już zielone światło dla ostatniego polskiego skoczka dzisiaj na liście startowej. Dawid Kubacki na progu. Ładne wyjście. Położył się tutaj na nartach. No, dobry skok, ale nie na tyle daleki. Widzieliśmy, wylądował przed zieloną linią. Mariusz Lindwik, zwycięzca wczorajszych kwalifikacji, pozostanie liderem. No a zaraz zobaczymy, na którym miejscu po tym oglądanym raz jeszcze skoku pojawi się Dawid Kubacki. Odległość 94,5 metra. Noty za styl tutaj od sędziów po 18 punktów, 4 sędziów, 1,18,5. Mariusz Lindwik miał jednak wyższe noty za swój skok. On jest pierwszy, a Dawid Kubacki na miejscu czwartym. A zatem wyprzedza Piotra Żyłę, a na drugim miejscu najwyżej dzisiaj z Polaków na razie Kamil Stoch, ale pozostało nam jeszcze 4 skoczków.